stworzono furtkę do stworzenia patologii. Patologii w postaci takiej, że można było nazwać MBA-em absolutnie wszystko. Sukces Polski będzie wtedy, jak przestanie funkcjonować słowo załatwić. Potęga gospodarki niemieckiej nie wynika z tych wielkich brandów, które znamy, tylko z setek, jak nie tysięcy mniejszych przedsiębiorstw, bardzo małych, często niszowych branżach, które są w różnych niszach osiągają globalne sukcesy. W Polsce będziemy zarabiać tak jak w Niemczech? Myślisz, że staniemy się kiedyś taką gospodarką? Czy to się nigdy nie wydarzy? Oczywiście, że się wydarzy, tylko nie jest to wishful thinking, tylko to jest ciężko mozolna praca nad budowaniem konkurencyjności tego cudownego kraju, tak? Gdzie jest marża, tak? Na czym możemy budować marżę? No nie zbudujemy dużej marży na sprzedaży nawet najcudowniejszych ziemniaków, tak? W Stanach, jak wiemy, nie ma takiej kultury jak w Polsce, że trzeba zabezpieczyć dziecko, kupić mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Nie, dziecko to z zasady ma sobie radzić samo, tak? Sponsorem kanału jest PKO Bank Polski, który dostarcza nowoczesne rozwiązania dla małego i dużego biznesu. Cześć, witajcie w kolejnej Biznes Klasie. Łukasz Kijek, zapraszam serdecznie na kolejny odcinek. Zachęcam oczywiście do subskrybowania naszego kanału, a dziś naszym gościem jest Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego. Profesor Alka, dzień dobry, witam, cześć. Cześć, witaj, dzień dobry, dzień dobry. Grzegorz, takie pierwsze pytanie, które się nasuwa, jeśli myśli się o Akademii Leona Koźmińskiego, bo trochę porozmawiamy dzisiaj o zarządzaniu, o patriotyzmie gospodarczym, o MBA-ach, czy one są ściemą, czy nie są ściemą, ale pierwsze pytanie, które się nasuwa, no to w ilu milionerów tak naprawdę liczyliście kiedyś, albo miliarderów skończyło Akademię Leona Koźmińskiego? Nie badamy tego jeszcze. Też z tego powodu, że nie chcemy zbytnio wchodzić w prywatność naszych studentów. Ale prawda, amerykańskie jest... uczelnie się tym lubią szczycić, tak, prawda? Tak, tak. Pamiętajmy tak, jedna rzecz, której jesteśmy pewni, to jest to, że około 40% naszych studentów studiów dyplomowych, a więc licencjat, magister, to są dzieci polskich przedsiębiorców. Dzieci przedsiębiorców. Tak, czyli kolejne pokolenia. Kolejne pokolenia młodych osób, które mają, widać i to się czuje, ogromny drive na przedsiębiorczość. Oni bardzo często mówią, panie profesorze, tata chce, żebym zdobył super wiedzę menedżerską po to, żebym przejął potem nasz rodzinny biznes, ale powiem szczerze, ja najpierw chcę spróbować czegoś nowego, czegoś swojego, czegoś oryginalnego. Czyli ja nie chcę przejmować tej firmy, tak? Nie chcę wchodzić w te same buty, żeby ktoś pomyślał, że jestem tutaj, tatuś załatwił firmę, czy tam mamusia, tak? Bardziej chcą spróbować się challenge'ować z rzeczywistością, tak? Bo jednak wejść w dobrze działający biznes, stworzony przez ojca, matkę, no jest jednak pewną strefą komfortu. Natomiast widać wyraźnie, że oni mają w DNA, że ci młodzi ludzie w DNA mają właśnie chęć spróbowania czegoś swojego. To się różnie kończy. To jest jeden, drugi, trzeci startup. To jest jakieś porozumienie, które się kończy biznesem, który nie działa. Finalnie pewno i tak wielu z nich przejdzie do tego biznesu z sukcesji, ale fajne jest to, że mają właśnie tą chęć spróbowania. I to fajnie też działa na innych studentów, bo jest też trochę takich, którzy marzą o pracy w korporacji, marzą o wyjeździe za granicę do pracy i niekoniecznie mają ten gen przedsiębiorczości, ale działa coś, co się w biologii zaś osmoza nazywa, czyli tak fajnie ta kultura przedsiębiorczości przenika przez różne no właśnie, grupy. A ty widzisz tą kulturę sukcesji w polskich firmach? Znaczy tutaj na twoim miejscu było kilku przedsiębiorców, którzy albo przejęli rodzinny biznes, albo przekazali rodzinny biznes i zawsze mówią, to jest cholernie trudne, jest bardzo skomplikowane. To jest cholernie trudne, ale znowu, the good side of that, to jest cholernie trudne nie tylko w Polsce. Ogromny problem z sukcesją mają firmy niemieckie, które są, w ogóle potęga Niemiec jest zbudowana na małych i średnich przedsiębiorstwach. Na sukcesji tak naprawdę. Tak, tak. Jest Herman Simon, który jest u nas w Radzie Corporate Advisory Board, który jest światowej klasy ekspertem w obszarze właśnie konkurencyjności, budowania biznesu. I on kiedyś opracował słynną książkę Hidden Champions, mówiącą o tym, że właśnie potęga gospodarki niemieckiej nie wynika z tych wielkich brandów, które znamy, tylko z setek, jak nie tysięcy mniejszych przedsiębiorstw, bardzo małych, często niszowych branżach, które są w różnych niszach osiągają globalne sukcesy. I teraz te firmy mają totalny problem z tym, bo one są często porozsiewane w różnych landach niemieckich i taki młody człowiek, który jest wykształcony przez rodziców w Stanfordach, Harvardach,
nie powiem, że jeszcze w Koźmińskim, ale za chwilę, on często ma o wiele większe marzenia, tak? Niż tylko zarządzać tą niszową firmą robiącą to. On by chciał globalny biznes zbudować. Dokładnie, a szczególnie teraz w kontekście szeroko rozumianego digitalu, budowanie globalnego biznesu wcale nie jest takie trudne. Próba budowania globalnego biznesu. Anyway, to są problemy niemieckie, ale w Polsce mamy to samo i widzimy wyraźnie, podam przykład, często przychodzą do mnie właśnie rodzice, tak, właściciele firm. Mówią, panie profesorze, panie rektorze, mój syn skończył licencjat w King's College, moja córka pojechała na studia licencjackie do Stanów, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby mnie przyszli do pana, w sensie do Koźmińskiego, na studia magisterskie, na przykład Master in Management, bo oni muszą znać specyfikę polskiego rynku. I to jest ogromna pułapka tego drive'u na studiowanie za granicę. To znaczy, jeżeli ktoś faktycznie myśli o robieniu kariery tam, to super, można od razu jakby się targetować na rynek zagraniczny. Ale jeżeli koniec końców ktoś myśli o byciu na rynku polskim, byciu w środkowej Europie, no to trzeba znać specyfikę tego regionu. I specyfikę, trzeba znać network, trzeba znać ludzi, trzeba znać relacje. To jest bardzo takie nasze, tak? Tego się nie da nauczyć na nawet najbardziej wysublimowanych kursach na Harvardzie. No, Polska jest dużym rynkiem, to też mówią często goście tutaj siedzący. Polska jest dużym rynkiem i najpierw te firmy buduje się na polskim rynku, dopiero w kolejnym etapie wychodzi się na te rynki zagraniczne. Tak, to jest klątwa Polski, powiem wprost. Znaczy, Polska jest za dużym rynkiem. Tak? To jest klątwa? Tak, to znaczy przejaskrajam, ale chodzi mi o to, że da się w Polsce jeszcze zbudować ogromny sukces biznesowy, niekoniecznie po pierwsze myśląc o świecie. I się nasycić, myśleć, tak? Tak, i niekoniecznie myśleć proinnowacyjnie. My nie jesteśmy małym Izraelem, który jest ciągle w stanie zagrożenia, który musi być born global, tak? Bo to jest za mały rynek, żeby budować tam prawdziwy sukces. Natomiast w Polsce te 38 cirka milionów ludzi, tak? Kraj, który nadal jest, powiedzmy sobie wprost, mimo tej propagandy dobrej sukcesu, nadal jest krajem po pierwsze na dorobku, po drugie jest krajem zapóźnionym technologicznie. Da się w Polsce jeszcze zrobić prosty biznes i na nim dobrze zarobić, tak? I to jest też, porównując kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, tam jest podobnie jak w Izraelu, małe państwa, głód, zagrożenie wielkiej Rosji, trzeba się wybić, zbudować od razu biznes globalny i oni dzięki temu no, wygrywają. Jest drive, ale spójrzmy realnie. Polska jest krajem zbudowanym z niczego, znaczy z niczego, w sensie z ducha. Znaczy ostatnie 30 lat to myśmy nie mieli żadnego bogatego wujka z Arabii Saudyjskiej, nie mieliśmy tutaj złoży metali rzadkich, nie mieliśmy jakichś tajemnych recept na sukces. Nie, przecież ten nasz cudowny kraj został zbudowany niczym Feniks Popiołów. Mieliśmy ręce i głowy tak naprawdę. Dokładnie, mieliśmy polską przedsiębiorczość i jest, nie wiem, no my jesteśmy na Jagiellońskiej, vis-a-vis jest CD Projekt. Wiem, jak CD Projekt zaczynał, no przecież to była szczęka na bazarze. Sam Koźmiński jest przykładem uczelni, która została zbudowana z niczego, tak? Bez żadnego wsparcia. I takich firm jest cała masa. Ukradłeś mi to porównanie, bo chciałem to powiedzieć, że tam w tym miejscu, gdzie jest Koźmiński, to jest w ogóle... Polska Dolina Krzemowa. Nie, to jest obrazek Polski. Z jednej strony jest trup po fabryce Żerania. Obok jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich firm na świecie, CD Projekt. Tak. Tak. Która kupiła w ogóle tą siedzibę i tam uznaje, że to jest jej dobro, że tak powiem, międzynarodowe, chociaż mogłaby mieć, nie wiem, siedzibę w tej chwili w Nowym Jorku, Londynie i tak dalej. Tak. A obok jesteście wy i to jest taka Polska w pigułce trochę. Tam ta Polska, która minęła, ta Polska, która się rozwija, ma jakieś predyspozycje i w środku uczelnia. Masz rację, że ten punkt na Pradze Północ jest taką egzemplifikacją tego, co się dzieje w Polsce. Tak. Ja dowiążę, coś jeszcze dowiozę w tym porównaniu, a równocześnie w ramach tych niesamowitych podmiotów, bo przecież to nie jest tylko te kilka, które wspomnieliśmy, tam jest wiele innych fajnych firm, Sante chociażby, tak? Które też jest, tak, Marko też jest obok nas. I w tym wszystkim, słuchaj, jest droga, powiem eufeministycznie, nawet w Bieszczadach jest lepsza droga, żeby dojechać do tych naszych... Pod waszą uczelnią. Pod naszą uczelnią, no, pod tym na inne miejsca. Masakra, czyli mam na myśli tutaj szeroko rozumiane wsparcie państwa do tego, żeby pomagać, tak, właśnie podmiotom, które nie spakowały walizki i pojechały do UK-a 30 lat temu, tylko powiedziały, kurczę, nie, mimo wszystkich przeciwwskazań i wszystkich punktów przeciwko, nie, my zostajemy tutaj i budujemy sukces. No tak? Ostatnio, wiesz, tam kogoś podwoziliśmy akurat właśnie, kończyliśmy biznes klasę, no to zęby bolą na tych rodzinach. Tak, znaczy, tak strasznego dramatu nie ma, ale powiem szczerze, okej, zdradzę to,
bo to się wydarzy formalnie za tydzień, ale jest już zaklepane. Yale School of Management zaprosiła nas do takiego absolutnie elitarnego grona szkół biznesu na świecie. To jest 30 szkół, to jest elita elit. I pierwsze co oczywiście to jest hura optymizm i takie, że oni nas zaprosili. Oni chcą mieć to powłóczenie z Europy Środkowo-Wschodniej w tym swoim gronie. A drugie co myślę, kurczę, i ci dziekani z Berkeley, z Yale, z wielu szkół, z HEC francuskiego, i oni pewnego dnia przyjadą pod Koźmińskiego. I pierwsze co ja myślę, kurczę, no i to może ja już wynajmę helikopter, lepiej, żeby oni nie musieli po tej drodze jechać, tak? Ale tu żartujemy sobie, tak. to jest trochę taki fundamentalny, moim zdaniem, problem takiego ekosystemu publiczno-prywatnego, który powinien wspierać szeroko rozumiany sukces i konkurencyjność kraju. No tak? O to cię jeszcze zapytam, bo jest dużo do zrobienia rzeczy i też takich inwestycji, o których my często w Polsce zapominamy. Ale chciałbym wrócić jeszcze do tych rodziców, przedsiębiorców, często bardzo bogatych ludzi, którzy się dorobili, którzy mogliby być nasyceni, którzy bardzo często doszli do sukcesu, ja nie mówię, że to jest coś złego, ale doszli do sukcesu bez kończenia żadnych wielkich szkół. A dzisiaj przychodzą do ciebie i co mówią? Oni rzeczywiście uważają, że to wykształcenie jest tak ważne, żeby ten biznes prowadzić? Przecież mogliby sobie wynająć, nie wiem, kogoś, kto by zarządzał taką firmą. Nie, to się tak nie da. Znaczy, czasy są zupełnie inne. 30 lat temu, jak wspominamy, ja bardzo dobrze pamiętam, to jednak była dżungla. To jednak był dziki zachód w rozumieniu otwierania się na nowe możliwości. Prosto było. Ja podam szybko swój przykład. Ja studiowałem za granicą. Studiowałem w Holandii te 30 lat temu, 25 lat temu. I było prosto. To znaczy, ja widziałem w Holandii, jak Polska będzie wyglądała za 20 lat, tak? Czyli i tak samo myślę, każdy, kto był wtedy z zagranicą, widział, w którą stronę my pójdziemy, tak? Czyli nie chcę może tak bardzo ostentacyjnie to powiedzieć, ale wydaje mi się, że wtedy było trochę łatwiej budować w Polsce sukces. Wystarczyło pojechać na zachód, popatrzeć, co tam się podglądnąć i skopiować, próbować to skopiować. Teraz jest zupełnie inaczej. Teraz wszyscy jesteśmy w tej samej grze. Mamy jeszcze tą totalną globalizację, która powoduje, że no wiemy, co powoduje, no, że wszystko po pierwsze przyspieszyło, po drugie te rozwiązania niekoniecznie rodzą się w Europie, tylko w Azji, przede wszystkim się rodzą w Azji, ewentualnie w Stanach. Ale co na to wszystko jeszcze wpływa? No, świat się stał o wiele bardziej też, powiedziałbym, kwantyfikowalny, mierzalny. Nauka postępuje i znaczy fajnie jest mieć w firmie, w organizacji wizjonera, który jest jakby poza mechaniką działania organizacji, ale potrzebni są ludzie, którzy świetnie rozumieją, czym jest tak naprawdę prowadzenie biznesu. Co to znaczy cash flow, co to znaczy NPV, co to znaczy IR, co to znaczy plan marketingowy, jak wpływa cyfrowa transformacja, jak wpływa ESG, co to jest sztuczna inteligencja, jak wpływa na mój biznes. I setki takich pytań, no trzeba na nie znać odpowiedź we współczesnym świecie. Nie da się po prostu romantycznie mówić, idziemy w tą stronę czy nie. Czy da się wynająć, no to jest, okej, to lepiej już wynajmijmy tego człowieka z rynku. Jest wykształcony na tych jejach różnych i tak dalej. Tu w Polsce prowadził 10 firm, wiesz, robił 50 M&A-ów, pracował dla wielkiej czwórki, trójki, wszystkich tam świętych i tak dalej. Nauka zarządzania już dawno ten dylemat ma przedyskutowany i największy problem jest taki, że menedżer wynajęty może być fantastyczny, świetny, ale będzie miał zawsze perspektywę krótkoterminową. Znaczy będzie patrzył na swoją działalność z perspektywy KPI-ów, tak? Czyli czynników sukcesu. Tak najczęściej jest tworzony jego kontrakt i będzie robił świetną rzecz. Ale właściciel patrzy długoterminowo. Właściciel patrzy na swój biznes z perspektywy nie roku, dwóch, nawet pięciu, tylko patrzy z perspektywy strategicznej, czyli najczęściej 20, 30, 40, 50 lat. I wtedy pojawiają się dylematy, bo kiedy nie ma sukcesora, to kto ma przejąć tą organizację, tak? Czy bierzemy sobie świetnych menedżerów, menedżerki? I to się zdarza, że się świetnie udaje. Ale jednak zdarza się też, że się nie udaje, bo właśnie chociażby jest ta różnica kultur, różnica podejścia do czasu, w sensie perspektywy. No i w ogóle jakby czym jest wartość? Czy wartością jest wygenerowanie zysku w rok? Czy wartością jest to, żeby przez 5 lat zaciskać pasa po to, żeby faktycznie później osiągnąć sukces, tak? To ja powiem tylko dla chętnych, że tu na twoim miejscu dla ciebie też obejrzy, jak będziesz miał okazję, siedział jeden z absolwentów Koźmińskiego, syn polskiego biznesmena, dziś miliarder, więc możesz sobie sprawdzić, kto to jest. Ja zachęcam do subskrybowania, do oglądania naszego kanału, ale
zapytam jeszcze o to trzecie pokolenie. Bo to jest bardzo, według mnie jesteśmy w bardzo kluczowym momencie dla polskiej gospodarki. To znaczy tak, jest to pierwsze pokolenie, które zbudowało bardzo często duży biznes, który już wychodzi za granicę, bo w Polsce zarobiło mu się ciasno. Tak. Ale też przychodzi to trzecie pokolenie i często pojawiają się badania mówiące o tym, że to trzecie pokolenie no nie jest w stanie pociągnąć tego biznesu. Nie ma tego głodu, nie ma tego drive'u, nie ma tych często umiejętności, żeby to zrobić. Nie wszystkim się to udaje. Jak to wygląda z twojej praktyki? W dużym stopniu, powiedziałbym, zależy to od wychowania rodziców. To znaczy, niestety dosyć częsta droga jest takiej... skoro mi było tak ciężko w życiu, tak ciężko pracowałem na sukces, to niech te moje dzieci mają sukces. To niech te moje życie mają w życiu lżej. Kochanie, co chcesz w życiu robić? To, tamto, mam to. Śpisz do 10:00 spokojnie, chcesz jechać na Karaiby, popływać na desce. To oczywiście nie jest złe, tylko chodzi o to, że finalnie ten młody człowiek nie wie, z czego zbudowany jest ten sukces. Tak? I potem następuje ten clash, ten moment, kochani, ja już nie daję rady, to może byś przejęła firmę. I się robi szok, tak? Ale to nie jest, znaczy trudno, nie ma takich badań, jaki procent jest tego typu podejścia do trzeciego pokolenia. Ja patrzę na tych ludzi sukcesu, którzy są w Akademii Leona Koźmińskiego. My żyjemy w Polsce w takim, mam wrażenie, trochę schizofrenii. Znaczy, społecznie sukces nadal jest piętnowany. Nadal sukces biznesowy jest trochę traktowany tak... ukradł, poszedł na skróty, coś załatwił. Natomiast nie, w Polsce naprawdę masa ludzi zbudowała ciężką, ogromną pracą sukces finansowy, zawodowy, szeroko rozwijany biznesowy. Mało tego, ci ludzie mają w sobie DNA ciężkiej pracy, przedsiębiorczości, ale też bardzo ciężkiej pracy. Te dzieci tych przedsiębiorców to są naprawdę fantastyczni ludzie, otwarci, bezkompromisowi i bez żadnych zahamowań i kompleksów, równocześnie bardzo skromni i chcący robić fajne rzeczy, tak? I my trochę też walczymy z tym stereotypem, tak? Bo bez pozytywnego spojrzenia społeczeństwa na sukces, no nie da się go budować. No, podam prosty przykład. Mamy zaangażowaliśmy się też jako akademia w zmiany podstawy programowej przedmiotu w liceach, był taki przedmiot podstawy przedsiębiorczości i zmieniono go w przedmiot biznes i zarządzanie. Zrobiony w oparciu o polskie case'y sukcesu i tak dalej, i tak dalej. No i teraz o co chodzi? No o to chodzi, żeby ci nauczyciele, ci biedni nauczyciele, tak, którzy tak przez tyle lat byli sekowani, żeby oni wierzyli w mówienie dobrze o tym sukcesie, tak? Bo jedna rzecz to jest przygotować fajny case, fajny podręcznik, fajny materiał podcastowy, ale druga rzecz to ten wykładowca czy nauczyciel, który musi chemicznie przekazać to coś, a jeżeli to jest człowiek sfrustrowany, no to on nie jest w stanie opowiedzieć dobrze o tym sukcesie, tak? Absolutnie i bardzo często też jest to oczywiście... Jeśli ktoś mówi o sukcesie, bo to też niestety bardzo źle, że w mówienie o sukcesie weszła polityka i polaryzacja. To znaczy, tak, że jak ktoś mówi o tym, że Polska może mieć sukces, no to po jednej stronie się opowiada, że to jest megalomaństwo, prawda, tak, polityczne. Tak, tak, tak. I tak. Dla mnie to jest w ogóle bardzo złe, co się wydarzyło pod tym względem. To znaczy, no my nie patrzymy w przyszłość, że na tym można zbudować coś fajnego. Może narracja w media, bo nam się wydaje, ale kiedy mamy wokół Koźmińskiego bardzo ciekawe takie konstelacje osób, które właśnie osiągnęły szeroko rozumiany sukces, to ja jednak będę optymistą. Jest sporo ludzi, którzy osiągnęli w życiu bardzo wiele i nie myślą już w ogóle z perspektywy swojego domu, samochodu, kariery, tylko myślą pro bono, prospołecznie. Myślą, im naprawdę zależy na tym, żeby Polska jako kraj spełniała swoje ambicje. I tych ludzi już trochę jest. I oni może nie krzyczą w mediach, nie są widoczni, ale mają ogromną siłę rażenia i chodzi o to, żeby ich też wspierać tym wszystkim. Ja rzucę anegdotę też, a propos tutaj był kwestia tej sławetnej drogi, różne inne rzeczy. Oglądamy teraz, uczestniczymy w różnych wydarzeniach administracji państwowych, jednego kraju, drugiego, trzeciego. Widać wyraźnie, jak państwa traktują swoje służby publiczne. No, traktują jako te, które wspierają biznes. No właśnie, jest kluczowe. To ja podam ci anegdotę. Kiedy miałem możliwość zorganizowania w jednym z wiodących krajów europejskich wydarzenia, spotkania elit
biznesowych, gospodarczych w ambasadzie naszej w tym kraju, to usłyszałem, że cennik za wynajęcie tej przestrzeni w tej ambasadzie jest taki i owaki. Ambasada zamiast wspierać systemowo i strategicznie network, relacje, budowanie, to traktuje siebie jako powierzchnię do wynajęcia. Dokładnie, hotel, który wynajmuje powierzchnię. I to było mówione mi tak bez kompletnej żenady, tak? Znaczy, i jak pamiętam, odłożyłem telefon, się zastanowiłem, o co kaman, czy jestem wkręcany w jakąś historię, to jest totalny absurd. No, ale właśnie, to jest znowu ten ekosystem wspierania sukcesu, ekosystem wspierania wpływu, a przede wszystkim jest to zaufanie pomiędzy instytucjami publicznymi a instytucjami prywatnymi, tak? Którego w Polsce po prostu nie ma, tak? Jesteś profesorem, który bardzo długo zajmuje się wykładaniem zarządzania, można tak ogólnie powiedzieć. Uwielbiam słowo wykładaniem. Wyjaśnianiem ludziom, na czym polega zarządzanie. Tak, dokładnie. Bardzo mnie to interesuje, bo też trochę rozmawiamy o tym przejściu z lat 90. przez 2000 i tak dalej, tej ciężkiej pracy polskich przedsiębiorców, bo też niektórzy... Bardzo mnie też denerwuje, jak wielu polityków mówi, że zobaczcie, jaką zbudowaliśmy tutaj Polskę, PKB rośnie. To wszystko przedsiębiorcy, pracownicy, oczywiście, ciężką pracą, oczywiście, wszystko ich sukces. Natomiast kwestia tego zarządzania. Czy ty widzisz, że polskie firmy, polscy przedsiębiorcy zmienili podejście do pracowników? Czy to ciągle jest takie myślenie, tak, zysk, EBITDA, kolejny wynik, jak najmniej zapłacić i ta przewaga nasza konkurencyjna na rynku, to są przecież niskie koszty pracy? To się dynamicznie zmienia, nie z powodów romantycznych, a trochę tak, w sensie kształcenia przez nas tego, że jest fundamentalna różnica pomiędzy short-term profit a long-term value, tak? Czyli krótkoterminowy zysk, a długoterminowa wartość. Krótko mówiąc, lepiej w pracownika zainwestować, żeby on uwierzył, utożsamiał się z firmą i był z nią lojalnie i ciężko pracował, niż mówiąc brzydko po staremu, wycisnąć z niego wszystkie soki, aby on po 3 miesiącach odszedł. No to jest jakby dramat. Nawet po 3 latach, no to jest dramat. No to jest dramat. On potem, no wiadomo, to szkoda jakby, tak. szkoda mówić. Natomiast działają, czyli poza edukacją i takiemu podejściu proetycznemu, które bardzo mocno kształcimy wśród menedżerów i menedżerek, właścicieli, właścicielek, no to zmienił się rynek pracy. Krzywa popytu i podaży. To znaczy teraz firmy walczą o każdy możliwy talent. Tak? No więc naturalne prawa rynku powodują, że trzeba o pracownika zadbać. No ale zobacz, ciągle wiele milionów ludzi, 3 czy nawet 4, pracują na płacy minimalnej. Ja wiem, że duża część to jest administracja publiczna i to zostawmy na razie, ale wielu tych ludzi pracuje w tych prywatnych firmach, tych biznesmenów, którzy dorobili się miliony. Tak, no to tutaj myślę, że sytuacja nie jest czarno-biała. Pewno jest tak, że znajdą setki powodów, dla których tą najniższą krajową muszą zapłacić, tak? Problem jest duży, dlatego że żyjemy też w czasach ogromnej niepewności. Bo tak staram się trochę wejść w buty takiego przedsiębiorcy, który nieźle zarabia, równocześnie niezbyt wiele płaci, tak? Że on znowu nie może myśleć z perspektywy miesiąca, tylko on musi zabezpieczyć byt całej organizacji, a więc swoim pracownikom też, na wiele miesięcy do przodu, tak? I myślę, że to jest ważny też argument do niepłacenia kroci pracowników, to znaczy, żeby oni doceniali stabilność zatrudnienia, wygenerowanie w ramach organizacji pewnej poduszki finansowej, która w trudniejszych czasach pozwoli tej firmie przeżyć, a nie potem raptownie powiedzieć, słuchaj, mieliśmy gest, zapłaciliśmy, ale teraz niestety wszystko się posypało i odchodzisz. Ja tu się zgadzam, ale czy nie uważasz, że też w mentalności po prostu polskich pracodawców powinno się coś zmienić? Jeszcze trochę czasu. Znaczy ja się absolutnie zgadzam. Pracowników trzeba doceniać i umożliwiać im po prostu uzyskiwanie najwyższych możliwych dochodów. Natomiast zgadzam się z tobą, że my jesteśmy w Polsce ciągle w takim etapie tranzycji, transformacji mentalnej. Zwracam jednak uwagę, że i tak w Polsce, jak spojrzymy na te ostatnie 30 lat, my bardzo mocno idziemy do przodu. Liczę, że również te kwestie zostaną dosyć szybko, może wyprostowane, użyję takiego słowa, tak. No to w Polsce będziemy zarabiać tak jak w Niemczech? Myślisz, że staniemy się kiedyś taką gospodarką? Czy to się nigdy nie wydarzy? Oczywiście, że się wydarzy, tylko nie jest to wishful thinking, tylko to jest ciężko mozolna praca nad budowaniem konkurencyjności tego cudownego kraju, tak?
gdzie jest marża, tak? Na czym możemy budować marżę? Nie zbudujemy dużej marży na sprzedaży nawet najcudowniejszych ziemniaków, tak? Świat jest tak zbudowany, że największe marże buduje się na usługach i na produktach, które są mają największy wkład intelektualny, tak? A więc ta innowacyjność idzie po prostu z kapitału ludzkiego i z talentów. A ty dzisiaj widzisz potencjał do tego, żebyśmy zbudowali globalne marki, bo mamy lokalne, silne marki, które gdzieś tam na świecie są już częściowo rozpoznawalne, no ale to nie są firmy, które są powiedzmy no, globalnie liderami w swoich kategoriach, takimi top rozpoznawalnymi wszędzie. Mamy marki, które rozpychają się już sukcesem na rynku globalnym. Mamy również, myślę tu zarówno o kapitale prywatnym, jak i o tym, co się wydarzyło w kontekście dużych koncernów, chociażby Orlen, tak, w Polsce. No i teraz, jak pytałeś, to ja już myślałem w głowie, jaka powinna być rola państwa w tym wszystkim. Czy państwo powinno, przynajmniej nie przeszkadzać? Przeszkadza? I to jest do zrobienia. No, pytanie, wiemy, bardzo trudne, to zależy. Natomiast B, czy państwo powinno pomagać? No i wracam do tej anegdoty, jak działają służby dyplomatyczne, no i tu mamy jasną odpowiedź. Państwo powinno pomagać, państwo powinno wreszcie zaufać kapitałowi prywatnemu w tym, że on działa nie dla swojej kiesy, tylko działa dla szeroko rozumianej konkurencyjności polskiej gospodarki, kropka, tak? Jak nie będzie zaufania państwa, instytucji publicznych do kapitału prywatnego, no to ciągle będziemy jakby, jak w tym obrazku, naciągać się w różne strony, tak? Czyli to jest takie, myślisz, też grzech pierworodny tego polskiego kapitalizmu, że właśnie jak ktoś rozmawia z przedsiębiorcą, jakiś polityk, to znaczy, że gdzieś musi być w tle jakiś ciemny biznes, łapówka i tak dalej. To jest fundament problemów Polski, czyli drastycznie niski kapitał zaufania człowieka do człowieka, tak? Który się generował przez dziesiątki, jak nie przez setki lat. I to jest nasz największy problem, jak mówimy o tym słabym elemencie polskości w rozumieniu DNA, to jest brak zaufania człowieka do człowieka, tak? I to bardzo jakby utrudnia możliwość działania. Nie zapomnę, teraz przypominam sobie swoją pierwszą wizytę w Kanadzie w 93 roku, jak poszedłem na stadion Blue Jaysów i kupiłem bilet. I potem taki moment, kiedy taka emerytka widać, która chciała chyba po prostu być aktywna, w sensie pomóc w ramach teamu Blue Jaysów, już na drugiej bramce, tak, pyta mnie, masz bilet? Ja już nerwowy, już szukam tego biletu, mówię, tak mam, a to idź dalej. I to było dla mnie takie szokujące, tak, jak to, ale ja powiedziałem, przecież... I pomyślałem o Polsce, że w Polsce, no pewno kłamie, oszukuje, tak? Pokaż, on musi pokaż. I to takie szokujące mikromomenty, tak? Pokazujące to, co znaczy kapitał zaufania, tak? Ile on daje, prawda, w takich relacjach. No dobrze, jeśli mówimy o kapitale zaufania i w ogóle o zaufaniu do tego, co ma stempelek jakiś. I mówi, że to ma wartość, a nagle okazuje się, że z Collegium Humanum ludzie mówią, że to jest teraz Collegium Tumanum, oczywiście mówiąc pół żartem, pół serio. Natomiast wiesz, jaka jest afera i wiesz, co się wydarzyło i te wszystkie dyplomy, które poleciały po to, żeby tylko dostać się do tych spółek Skarbu Państwa, no to jak nasi widzowie, jak my wszyscy mamy ufać, że ten system jest uczciwy, sprawiedliwy i zmierza w jakimś dobrym kierunku? Nie ma nic złego w tym, że jest sobie jakaś uczelnia, która oferuje studia po bardzo niskiej cenie. Jak idziemy do sklepu i kupujemy, widzimy, że leżą, nie wiem, wrzucę przykład, margaryny po cenie takiej, widzimy, że jest jakaś jedna o rażąco niskiej cenie, mamy prawo ją wybrać, ale równocześnie zdajemy sobie sprawę, co kupujemy. Więc ja bym tutaj jakby nie wkładał rąk. Znaczy, rynek działa. Znaczy, są uczelnie wybitnie prestiżowe, które oferują wybitnie najwyższą jakość, są uczelnie średnie i są uczelnie, które oferują usługi, czyli jest edukacyjne. Czekolada i produkt czekoladopodobny. Dokładnie tak. I teraz moją rolą jako odbiorcy jest rozumieć, jak to działa. To znaczy, że jeżeli na produkcie czekoladopodobnym mam 17 różnych logotypów, które mówią, że jesteśmy the best, no to sorry, ale to jest jednak moją rolą, żeby wiedzieć, że to jest ściema, tak? Bo jeżeli ta czekolada kosztuje
0,7 zł, no to coś jest nie tak, tak? Więc mój punkt widzenia jest taki, że nie ma w tym nic złego. Mało tego, tak działa świat. Na świecie jest cała masa uczelni, które są bardzo słabe. Ba, uczelni, które mają studentów, klientów, którzy są świadomi tego, że kupują niekoniecznie usługę, która jest najwyższej klasy. Kupują papier. Kupują papier. Natomiast nie edukację, tylko papier. Dokładnie. Dokładnie. Tak? Natomiast co jest fundamentalnym problemem tego całego case study, który przeżywamy teraz w Polsce? Ano, problemem jest to, że wykreowano system, mam na myśli instrumentarium prawne, które umożliwił stworzenie patologii. Mhm. Patologii polegającej na tym, że coś, co nie było regulowane, więc studia MBA, zaczęło mieć ogromną wartość stricte finansową w bardzo krótkim czasie. Czyli mamy na myśli to, że dzięki papierowi pod hasłem MBA można zasiadać w spółkach skarbu, w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i spółek samorządowych. Totalny absurd. I teraz, czyli, bo to jest pierwszy absurd. Znaczy taki, że stworzono w prawodawstwie, to jest słuchaj, niesamowite. To znaczy, nie trzeba zdawać egzaminu na członka rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa, tak. Tylko wystarczy mieć papier. Tak, wystarczy mieć papier, na którym jest napisane MBA. I znowu to nie byłoby złe, gdyby hasło MBA było bardzo doprecyzowane. Mhm. Gdyby było jasno powiedziane w przepisach prawnych, co to znaczy studia MBA. Natomiast to jest największy fenomen i to jest największy cyrk. To znaczy, że ta ustawa o zarządzaniu mieniem, to jest w całym tym dziesiątkach ciężarówek ton przepisów polskiego prawa, to jest jedyne miejsce, gdzie pojawia się hasło MBA. W żadnej ustawie o szkolnictwie wyższym nie ma hasła MBA. Mhm. Więc jakby otworzono furtkę do stworzenia patologii. Patologii w postaci takiej, że można było nazwać MBA-em absolutnie wszystko. I teraz oczywiście teoria robota prokuratora. Czy to jest jakby koronkowa akcja, to znaczy, że stworzono przepis po to, żeby stworzyć uczelnię, po to, żeby wydawać te dyplomy, czy też jest to zbieg okoliczności i po prostu romantyczne myślenie o studiach MBA. To jest jakby jedna patologia, czyli sposób stanowienia prawa w tym obszarze. My jako środowisko uczelni, wszystkich, nie tylko ekonomicznie, byliśmy zaszokowani, że nagle w jakiejś ustawie się pojawi MBA, podczas gdy my od dziesiątków lat prosimy, że MBA, Koźmiński zresztą był pierwszą uczelnią w Polsce, która MBA uruchomiła na wzór tych studiów amerykańskich. Myśmy zabiegali o to, żeby to zostało uregulowane od dziesiątków lat, a nagle się gdzieś tam w jakiejś ustawie pojawia. To jest jedna patologia, ale jest druga o wiele większa i głębsza i ona mnie najbardziej smuci, bo to, co tu mówimy, to jest robota dla ustawodawców i dla prokuratora. Natomiast jest druga patologia o wiele gorsza. Znaczy, jak widzimy teraz skalę kupowania tych dyplomów, tych MBA, tak? To my nie mówimy o, mówimy o setkach, jak nie tysiącach ludzi w Polsce, którzy, jak obserwujemy, są ludźmi sukcesu, którzy są, powiedzielibyśmy, no, w klasie średniej Polski, tak? Znaczy, to są ludzie, którzy piastują ważne stanowiska w różnych branżach i tak dalej. I co my się dowiadujemy, że te setki, jak nie tysiące ludzi w głowie zrobiło tak, aha, edukacja, aha. No to co? To kupię sobie tą edukację, czyli nie, edukację. No, gdzie ja teraz będę na studia? Gdzie? Dokładnie, po co? A co? Jak to jak to załatwić, nie? Polskie słowo. Jak to załatwić? A, możesz to kupić, tak? Ale co? A to papier możesz kupić. I to jest dla mnie najgorsze, że tu mówimy o tych przedsiębiorstwach, którzy ciężką pracą, o tych instytucjach, które strategicznie krew, pot i łzy przez te 30 lat, a tu nagle stworzony został mechanizm, który na skalę całej Polski stworzył patologię myślenia o edukacji, tak? Czyli co to jest edukacja? Bo to tak, to jest ten pan jakiś samorządu, jeden, drugi, trzeci, pani. No i jeżeli oni tak podchodzą do tego, czym jest edukacja, czyli problem, który mam sobie załatwić za 3000 zł, żeby szybko się dorobić i kompletnie w sposób niewykwalifikowany odpowiadać za dużą firmę, to nie jest problem tylko tej osoby. To jest problem jej rodziny, to jest problem, jak ta osoba będzie, co będzie krzywiła wśród swoich dzieci. No bo co? No jeżeli ja sam tak postępuję, no to przecież potem ja to samo powiem synowi. Tam chłopie, to nie przejmuj się, ja tu tam kup sobie, idź zacwaniakuj, tak? Ja ci tu znajdę sposób. Wyobrażasz sobie takie, no nie wiem, może ja idealistycznie myślałem, wyobrażasz sobie takie podejście w Skandynawii na przykład? Coś takiego, żeby się wydarzyło?
Nie wyobrażam sobie, bo tam działa też kontrola społeczna, to znaczy ludzie by sobie nie pozwolili, no bo o co koniec końców chodzi? O to, że kompletnie niewykwalifikowani, może nie źli ludzie, ale niewykwalifikowani menedżersko ludzie odpowiadają za setki, jak nie tysiące przedsiębiorstw w Polsce. Że to jakby tak spojrzeć z lotu ptaka, to można powiedzieć, że to jest jakaś teoria spiskowa niszczenia kompetencji menedżerskich firm, organizacji w Polsce. Ale tak? Nawet administracji publicznej. Wiele urzędów, które płaciło za to z publicznych pieniędzy za te MBA, żeby ci ludzie je kończyli. Tak, tak. To jest potężna patologia i tu jak tu mówimy o tym zaufaniu, mówimy o etosie ciężkiej pracy i tak dalej, no to jest niestety takie załamanie rąk, że jednak w tym naszym cudownym kraju powszechnie występują takie mentalne patologie spojrzenia na życie, czyli co? Czyli kultura na skróty. Ja to tak określam. To jest wszystko, co się wydarzyło i co obserwujemy, to jest takie papierek lakmusowy, jak powszechna jest w Polsce po pierwsze kultura na skróty, po drugie to straszne polskie cwaniakowanie, czyli załatw mi. Mhm. Sukces Polski będzie wtedy, jak przestanie funkcjonować słowo załatwić. Mhm. Bo to jest emanacja właśnie tego naszego takiego myślenia na skróty, tak? I teraz jest, ale ja widzę w tym wszystkim fantastyczną stronę. Jako człowiek przedsiębiorca mentalny, to muszę zawsze szukać dobrych stron. Mów, bo to mnie bardzo ciekawi. Jest gdzie jedna, to w tym całym kociokwitku codziennej rzeczywistości społeczeństwo nagle na chwilę się zatrzymało i skupiło na 30 sekund uwagę, co to jest MBA, po co to jest. O co z tym wszystkim chodzi, tak? Mhm. I to jest super, że liczę na to, że gwałtownie wzrosła świadomość, czym jest zarządzanie organizacją, jakie trzeba mieć kompetencje, że jest coś takiego jak MBA, które stworzono dziesiątki lat temu w kraju, który jakby przedsiębiorczość ma, to traktuje jak wręcz jako religię. I to jest super. Wiesz co, Grzegorz, muszę cię zmartwić, bo mam trochę inne wrażenie. Myślę, że wielu ludzi sobie pomyślało, o mój Boże, to ja już teraz wiem, dlaczego ten mój szef jest takim debilem. Ale to nie jest złe? To jest też dobre, no. To jest też dobre. No bo poszedł na skróty, aha. Bo załatwił, zacwaniaczył, a nie zrobił coś, co normalny człowiek w Skandynawii czy w innych regionach świata myśli. To znaczy no pain, no gain. Znaczy najpierw wysiłek, ciężka praca. Usłyszenie wielokrotnie, robisz coś niekoniecznie najlepiej, popełniasz błąd, porażkę, żeby potem zbudować swój sukces, tak? My w Polsce bardzo nie lubimy porażek i w ogóle przyznawania się do tego. To też jest kwestia. No, nie umiemy o tym rozmawiać trochę. Ale wiesz co, jeśli ten wątek MBA-u chciałem pokontynuować, bo też jechała tutaj razem ze mną pani Henryka Bochniarz, którą serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I mówi tak, o MBA-ach właśnie. Jak teraz kogoś przyjmuję do pracy, to nawet nie patrzę, z jakiej jest uczelni. Co z tego, że ma MBA, skoro nie potrafi się w tym świecie poruszać, bo za niego mamusia czy tatuś wszystko robili. I nagle się okazuje, że to jest ofiara losu. Odważne tezy. Zacznijmy od tego, czym jest MBA. Żeby przyjść do Koźmińskiego na Executive MBA, trzeba mieć co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego, nie tylko specjalistycznego, ale też już menedżerskiego. Po co w ogóle są studia MBA i dla kogo? Studia MBA są dla ludzi, którzy na przykład w firmie technologicznej są inżynierami, robią świetnie swoją robotę, są doceniani przez organizację i pewnego dnia następuje to, co następuje w każdej organizacji. Ty już nie tylko masz świetnie wykonywać swoją robotę, ale ty masz zarządzać zespołem, który robi świetnie robotę. I to jest fundament powodu, dla którego stworzono studia MBA. Kompletnie. Ile kosztuje taki MBA tak naprawdę? Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby skończyć takie studia? Executive MBA około 80 tysięcy złotych kosztuje. Porównaniu 2 lata, tak? 2 lata ciężkiej pracy, ponad 500 godzin dydaktycznych zajęć i bardzo dużo pracy własnej, pracy w grupie, właśnie z tymi różnymi innymi osobami, które są z innych branż. I finalnie przygotowanie projektu doradczego, nad którym się pracuje półtora roku z tych 2 lat, który bardzo często jest albo ideą startupową, albo jest usprawnieniem swojej własnej organizacji.
Więc człowiek wychodzi z tego MBA nie tylko z ogromnym wiedzą co do współczesnego świata biznesu, ale nie tylko, przecież też geopolitycznego i tak dalej. Wychodzi ze studiów z ogromnym, nie lubię słowa network, bo network ma charakter taki bardzo instrumentalny, relacji, lubię słowo relacji, czyli ma zbudowane fantastyczne relacje z wieloma ludźmi z różnych obszarów, nie mówiąc już z wykładowcami, no i ma to zderzenie też chociażby z aspektem umiędzynarodowienia, tak? Więc wychodzi po 2 latach jako inny człowiek. To jest studia MBA, przynajmniej w Akademii Leona Koźmińskiego, ale też wiem w innych dobrych uczelniach w Polsce, to nie są studia, to jest doświadczenie, to jest 2-letnie transformujące osobowe. No właśnie, to chyba rozmawiamy tutaj nie o tym przypadku, o którym wcześniej rozmawialiśmy, bo tak, bo no nie, ktoś to będzie nie chciał załatwiać to w 2 lata, bo myśli sobie, nie no, 2 lata, a 80 tysięcy złotych, nie, to w ogóle nie ta droga. Natomiast, no o co może chodzić pani Bochniarz? Myślę, że chodzi o tą taką na końcu młodzież tak naprawdę. Tak, tak, myślę, że tu jest trochę pomieszanie studiów, to znaczy wypowiedź pani Henryki, którą ogromnie cenię, którą się zresztą za chwilę będziemy widzieć, myślę, że bardziej dotyczy młodzieży, która no jeszcze nie czuje, co chce w życiu robić. Młodzieży, nie ludzi 40 plus, ale młodzieży, czyli 20, 21, 22. I to też nic złego, bo jak sobie pomyślimy o nas, tak? Co myśmy mieli w głowie, mając 20 lat, no to trudno oczekiwać od tego młodego człowieka jakichś przemyślanych, głębszych myśli na temat A co ty życia? Myślisz o dzisiejszym pokoleniu, o generacji Z? Jak ja wchodziłem na rynek pracy na początku lat 2000, to bezrobocie wynosiło 20%. Tak, jest dokładnie tak, jest dokładnie na odwrót, prawda? No. Ja bym powiedział, że mam w domu między innymi 2 nastolatków, to obserwując ich wyraźnie widzę, że mają jedno, coś co młodzież określa BS detector. BS, nie wiem, czy znasz. Nie znasz? Detektor ściemy? Tak. Mhm. To znaczy, ale w jakim sensie? W takim, że szybko potrafią dostrzec, gdzie jest wartość. Mhm. Wiele rzeczy, które myśmy traktowali jako ważne, tak, oni w ogóle nie traktują ważne. I to jest dla części z nas przerażające. Czyli na przykład co? Hierarchie akademickie. Tak? W naszych czasach, jak był pan profesor, wychodził na mównicę, tak, i opowiadał, że czarne jest białe, to tak było. No to myśmy, tak, kark w dół. Liceum, no nawet się mówiło, panie profesorze. Tak jest, profesor. Czyli te klasyczne takie hierarchie były ponad wartość. I tu się świat przewartościował, tak? Że oczywiście przychodzi taki profesor czy profesorka i mówi coś, to no okej, profesor, więc pewno powie coś ciekawego, a jak w pierwszych 3 zdaniach padają banialuki, no to nagle jest takie, ale o co chodzi, tak? I zdarza się. I tam sobie już na tym WhatsAppie tak piszą, ale ściemę wali. Dokładnie. Przykład, i tak? Co? I o co chodzi? Zupełnie inny sposób budowania autorytetu. Nie przez te nasze klasyczne hierarchie, tylko przez pryzmat realnej wartości, jaką się temu człowiekowi daje. Wczoraj uczestniczyłem w takiej fantastycznej konferencji dotyczącej jakości kształcenia i było hasło oczywiście dotyczące AI, a sztucznej inteligencji wpływu na edukację. I ja mówię tak, słuchajcie, nie bójmy się powiedzieć studentowi, nie wiem, rozwiążmy ten problem razem, bo my tym zbudujemy o wiele większy autorytet niż nos w górę i tutaj proszę mi nie zadawać głupich pytań. No to jest śmieszne. I albo, to jest, a ty jak byś rozwiązał ten problem? Dokładnie, tak. Więc różne takie... I to jest dla ludzi ze starszego pokolenia, to jest... No bo całe życie budowali tą hierarchię, czyli budowali swoją pozycję przez hierarchię, a młode pokolenie mówi, ale my w ogóle nie gramy w tą grę, tak? My gramy w grę, a co ty masz fajnego do powiedzenia, tak? Słuchaj, a w ogóle, bo też zastanawiałem się, czy zadać ci to pytanie, ale myślę, że ono jest takie lekko kontrowersyjne, więc je zadam. Po co kończyć studia, skoro w świecie, w którym jest ChatGPT? Odpalasz, on ci zrobi wszystko. Przed chwilą tu rozmawialiśmy z naszym kierowcą Arkiem, że on odpisuje nawet na listy w czacie GPT. Wszystko jest i co, jak dostaniesz od Arka taki list, to nie wyczujesz, że jest pisany przez ChatGPT? Nie, no pokazywał mi pełna profeska, słuchaj, cała oferta jest. Znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy o MBA. Po co są studia? Czy studia są po to, żeby nauczyć cię dobrze pisać teksty, czy studia są doświadczeniem transformującym i rozwijającym ciebie jako osobę? Znowu,
przychodzisz na Koźmina na 3 lata na licencję. To nie jest tak, że ty całe to życie przez te 3 lata polegają na przychodzeniu na zajęcia, na wykłady, zaliczeniu przedmiotów. Nie, ty robisz hakatony, ty jedziesz za granicę, ty spotykasz ciekawych ludzi, ty parokrotnie usłyszysz, że robisz coś niekoniecznie fajnego w kontekście właśnie na przykład jakiegoś pomysłu na przedsiębiorczość. Ty się nauczysz na zajęciach z marketingu, jak wykorzystać ChatGPT czy innego AI-a do napisania dobrego content marketingu. Ty się nauczysz na zajęciach z krytycznego myślenia, na przykład takie zadanie, napisz esej z wykorzystaniem czata GPT, a potem napisz esej do tego eseju, który napisał czat GPT. Mm-hmm. Czyli skrytykuj, spójrz mm-hmm. inaczej na to. I po tych 3 latach ty wychodzisz znowu jako inny człowiek, a nie ktoś, kto zdobył dyplom licencjata zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. I po to jest uczelnia. Po to jest uczelnia. Nie tylko po to, żeby dać fantastyczną, świeżą wiedzę na temat tego, co się dzieje wokół. Dać pełne oprzyrządowanie w głowie, co to znaczy być biznesmenem, co to być zarządzającym, ale dać ten mindset, ten kompletnie inny mindset spojrzenia na rzeczywistość. I to jest moim zdaniem jedyna droga obrony uczelni przed rzeczywistością, która nas otacza. Czyli znowu budowanie prawdziwej mhm. wartości, a nie liczenie na to, że skoro ministerstwo mówi, że jest licencjat, to my zawsze będziemy mieli kandydatów na studia licencjackie. No to jest bardzo ciekawa ta perspektywa tego, dlaczego uczelnia jest ważna, ale tu też nasuwa się od razu pytanie o rankingi polskich uczelni, no bo one no nie wypadają najlepiej. Zawsze jak popatrzymy na te, wiesz, te zestawienia, tak, to jest tam czwarta, piąta, setka i zawsze pojawia się to pytanie, dlaczego w Polsce nie możemy mieć takiej uczelni, która będzie, nie wiem, w top 5, top 10. Ja was wszystkich dziennikarzy rozstrzelam. Wiecie dlaczego? Wiesz czemu, Łukasz? Dlatego, że... Biorę to na klatę. To co mówisz, to jest narracja zbudowana w oparciu o jeden ranking, to jest tak zwany ranking szanghajski, tak. W którym faktycznie wypadamy tam 400 któryś miejsc. Najpopularniejszy na świecie chyba to jest ranking, prawda? Powoli. Jak chcemy nudy, to teraz szybko nudy. Po pierwsze, ranking szanghajski został stworzony przez chińskie mega uniwersytety po to, żeby się porównać z innymi mega dużymi uniwersytetami na świecie. Po drugie, kluczowym elementem sukcesu w budowaniu swojej pozycji w rankingu szanghajskim są nobliści, którzy w danej tej. No to teraz spójrzmy na historię Polski, tak? I myślmy o tych noblistach, których mieliśmy w ekonomii, w zarządzaniu, w chemii, fizyce w ostatnich... Ostatnio w literaturze sporo. No, myśmy, słuchajcie, 50 lat byli w czarnej dziurze, tak? Nie mówiąc o innym słowie, tak? Więc po pierwsze, tak jak mamy dużo marek samochodów, tak mamy dużo różnych rankingów. Nie można na przykład uczelni biznesowej wkładać w ranking szanghajski, bo czym innym jest porównywanie Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego z dużymi, nie wiem, uniwersytetami chińskimi, a co innego jest mówić o szkołach biznesu. I mówię o tym celowo, bo o ile ranking szanghajski mówi, że jesteśmy na 400 którejś pozycji, i tu wracam, głównie z powodu tego, że nie jesteśmy w stanie z racji naszej historii na razie dokoptować do pewnych parametrów typu nobliści, ale jak spojrzymy na ranking, globalny ranking Financial Times, widziałem, a więc marki uznanej globalnie, bezdyskusyjnie, która to marka robi co roku kilka rankingów szkół biznesu, no to kurczę, to... To bardzo wysoko jest. To Maciek Koźmińskiego, no kurczę. Maciek Koźmińskiego to jest marka, która jest globalnym sukcesem polskiej edukacji. I nie mówię o tym jako marketer, nie mówię o tym z jakąś megalomanią, mówię o faktach. No, kiedy pojedziemy gdziekolwiek na świat i zapytacie w szkołach ekonomicznych, szkołach biznesu, czy znacie jakąś uczelnię z Polski, to wszyscy znają Koźmińskiego. I nie dlatego, że łatwo nas wypowiedzieć, tylko dlatego, że lingua franca jakości szkolnictwa biznesowego na świecie, to jest ranking Financial Times. I ja tu mam jakby pretensje, w cudzysłowie oczywiście, do świata dziennikarskiego, który tworzy narrację, który edukuje, że nie można ciągle mówić o tym, że na ulicach jeżdżą tylko ciężarówki, tak? Bo jeżdżą samochody sportowe, jeżdżą osobówki. Te różne uczelni na świecie jest dziesiątki tysięcy, one są bardzo różne i trzeba patrzeć, na które miary porównania patrzymy. Ale to okej, powiem jeszcze coś jednego. Globalnym znakiem jakości uczelni ekonomicznej to jest tak, z jednej strony pozycja w rankingu Financial Times, a drugi to są akredytacje międzynarodowe. Są 3 globalne instytucje działające non-profit, które oceniają szkoły biznesu. Szkół biznesu czy wydziałów ekonomicznych, czy zarządzania na świecie jest 15 tysięcy.
120 z nich, z tych 15 tysięcy, mają potrójną koronę. Wszystkie trzy akredytacje. Mhm. Wy macie. Koźmiński ma od 2012 roku, ale uwaga, jest też Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, który uzyskał trzecią z tych potrójnych koron w 2021 roku. Czyli mamy na firmamencie globalnego sukcesu edukacyjnego w obszarze zarządzania, mamy dwie polskie uczelnie. I kurczę, zamiast się tym chwalić i pomagać im i budować tą narrację, że mamy w Polsce świetne uczelnie, to my ciągle, a ten ranking szanghajski, 500 na pozycję i tak dalej. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński robią naprawdę wiele. Rektorzy tych uczelni robią fenomenalną robotę w ramach wszystkich ograniczeń, z którymi się zdarzają, żeby budować swoją pozycję. Dajmy im trochę czasu, zaufajmy im, wesprzyjmy ich i również w rankingu szanghajskim będziemy coraz lepiej. I po to jest też biznes klasa, już nigdy więcej się na ranking szanghajskim nie wołam. Nie, no zawsze, zawsze, ja też tam jesteśmy wysoko, ale ja zawsze i to mi, zespół mnie za to nienawidzi. No dobrze, ale wyżej. No, ale cieszmy się z tego, co jest. Dobrze, wyżej. Słuchaj, to doszliśmy do takiego momentu, że jak mówimy o tych uczelniach, no to jest trochę też tak, że na świecie też wartość i jakość tych uczelni buduje się poprzez absolwentów. Tak. Ale też poprzez bogatych ludzi, którzy bardzo często doszli do fortun i przychodzą i mówią: Grzegorz, tak, masz tutaj tak, 100 milionów tak, ode mnie, zrób tak, fajny program, tak, zbudujmy to. No, jest to w Polsce? No. 9 października ubiegłego roku ogłosiliśmy jako pierwsza instytucja edukacyjna w Europie Środkowo-Wschodniej budowanie kapitału żelaznego. Mhm. Bo my sobie znowu kompletnie nie zdajemy sprawy z wielu rzeczy, nie dlatego, że jesteśmy ignorantami, tylko nie wiemy o nim. Wszyscy mówią, że Harvard jest najlepszy na świecie. No jest, ale dlaczego jest najlepszy na świecie? Ano dlatego, no, że kapitał żelazny ma 60, uwaga, miliardów dolarów. Dokładnie. 60 miliardów dolarów jest odłożone w fundacji osobno, niezależnej od samego Harvardu, gdzie działa normalny asset management, czyli zarządzanie kapitałem, i rektor Harvardu, czy rektorka Harvardu może co roku poprosić fundację o to, aby to, co zostało wypracowane ponad ten kapitał, mogło być wykorzystane przez uczelnię. Co to powoduje? Że uczelnia jest kompletnie uniezależniona od wstrząsów wokół niej, ponieważ ma zastrzyk gotówki. Najfajniejsze rankingi uczelni to są rankingi w Stanach, które uczelnie wypracowały największy zysk ze swoich kapitałów żelaznych. I Harvard wcale nie jest pierwszy. W zeszłym roku zdaje się jest dopiero na miejscu 8, tak? I teraz wracamy do twojej kwestii. Z czego te 60-50 miliardów dolarów pochodzi? No właśnie, pochodzi z donacji. Z bogactwa absolwentów. To są pieniądze absolwentów, którzy uznali w swoim życiu, że ich sukces w jakimś stopniu powstał dzięki Powstał. Dokładnie, bo powstał. Te pieniądze pochodzą też od biznesu, czyli nie tylko od osób indywidualnych, od biznesu, który współpracując z uczelnią widzi wartość tej współpracy. Mhm. I te pieniądze pochodzą też od czegoś, co w Polsce będzie najciekawsze, czyli z zapisów testamentowych. Czyli w Stanach, jak wiemy, nie ma takiej kultury jak w Polsce, że trzeba zabezpieczyć dziecko, kupić mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Nie, dziecko to z zasady ma sobie radzić samo, tak? A jeżeli ja wypracowałem jakiś sukces życiowy, no to dam to na jakiś szczytny cel. A szczytnym celem jest na przykład nadanie na niepubliczną czy prywatną uczelnię, którą skończyłem, tak? Bo dotykamy chyba sedna w ogóle sprawy, czyli na czym polega patriotyzm gospodarczy. Brawo, dokładnie tak. Ale uwaga, znowu, ja jestem optymistą. Zaczęliśmy wszystko 9 października 2023 roku. Mamy zgromadzone do teraz 5 milionów złotych. To jest dalekie od 60 miliardów dolarów, ale to jest raptem pół roku. Mamy firmy, które uwierzyły w to, że można tutaj działać w takim samym modelu jak Harvard w Stanach. Mamy Panatoni, mamy Ergo Hestie, mamy Ernst & Young, mamy Series Consulnet, mamy Bank Millennium. Te wszystkie organizacje uwierzyły w to, że możemy w Polsce zbudować potęgę edukacyjną. Współpracują z nami, przekazują nam środki po to, abyśmy je na co na przykład zdobyli. O, to jest fenomenalny temat, o którym warto jeszcze pogadać. Na stypendia dla najbardziej utalentowanych ludzi, których nie stać na studiowanie w Koźmińskim. Albo wyjadą za granicę. Wyjadą za granicę i też rzucę anegdotę. Kilka tygodni temu mieliśmy taką znowu w naszym środowisku konferencję poświęconą studentom zagranicznym. No i tam dyskusje, ile mamy tych studentów, cieszymy się, że mamy 100 tysięcy, tam kierunki, no wiadomo, Ukraina, Białoruś i tak dalej, i tak dalej.
A mnie tak tnęło i sobie wziąłem telefon i w trakcie tego panelu tak sobie zacząłem sprawdzać różne rzeczy i mówię tak, słuchajcie, ale to w ogóle jest nie ta narracja, nie ten sposób myślenia. Dlaczego Elon Musk jest w Stanach, a nie w RPA, z którego pochodzi? No pojechał na doktorat. Dlaczego Maria Curie-Skłodowska pojechała do Francji? Żeby się uczyć, żeby się dokształcać. Dlaczego na stanowiskach CEO Microsoftu, Google'u są imigranci, OpenAI. OpenAI. Przecież kto? No, edukacja jest wehikułem do budowania konkurencyjności kraju poprzez pozyskiwanie najlepszych talentów ze świata do tego kraju. Kropka. No, przecież tu nie chodzi o to, czy uczelnia jedna, druga, trzecia będzie miała 3000 studentów zagranicznych, czy nie. Tylko chodzi o to, że edukacja, szkolnictwo wyższe jest na świecie kluczowym wehikułem do pozyskiwania globalnie talentów, aby budowały kraj. No właśnie, i to nie jest rocket science, a ja mam wrażenie, że my znowu mamy odwróconą logikę, to znaczy nasze uczelnie często, nie mówię, że wasze, ale ogólnie jest tak, że jest myślenie, jak najwięcej przyciągnąć tych studentów, bo na nich jest biznes, bo za nich dostaniemy kasę, a nie jak najlepszych, tak jak robią to najlepsze uczelnie. Ale jedno i drugie nie wyklucza sprawy. Australia jest krajem, który traktuje edukację jako produkt. Trzeci produkt eksportowy Australii to jest edukacja. Znaczy Australia z premedytacją wybrała edukację jako sposób pozyskiwania środków, to znaczy przyjedźcie do nas na studia. Przyjedźcie do nas na studia. No ale jest to kraj, który ma też na przykład uregulowaną politykę imigracyjną. A, i tu dotykamy sedna. Tu dotykamy sedna, to znaczy, że jest strategia imigracyjna. No właśnie, w ogóle jest strategia w podejściu do czegoś, tak? Tak, u nas nie ma strategii imigracyjnej. To znaczy, tam potrzeba na przykład w takim zawodzie ludzi, więc ich ściągniemy, ale w takim dokładnie nie potrzebujemy. Tak. Dokładnie tak, ale tutaj niestety mam dla siebie złą wiadomość. Mój wspaniały szef biura prawnego, mecenas Paweł, dostał właśnie nominację do zajmowania się na poziomie rządu polityką imigracyjną, więc wiem, że sprawy pójdą do przodu, a dla mnie jest to oczywiście fatalna wiadomość, bo... Musisz rekrutować. No właśnie, nie. Paweł zachował się na szczęście jak odpowiedzialny menedżer, to znaczy przychodząc do mnie z dobrą wiadomością i ze złą wiadomością, czyli że dostał propozycję i awans w strukturach rządowych, a równocześnie musi odejść ze stanowiska szefa, przyniósł mi fantastyczną kandydatkę, która będzie jego sukcesorką, tak? I to jest dla mnie wyraz największego etycznego działania menedżera, tak? To znaczy, że nie zostawia zabawek, tylko odpowiedzialnie dba o interes uczelni, to znaczy o to, żeby zachować sukcesję, tak? Sukcesję przekazanie kompetentnej osobie w ciągu dalszych swoich obowiązków. I wielu ludzi tego nie wie i na przykład studia MBA są też po to, żeby ich uczyć takich rzeczy, że to nie może być tak, że awans, idę gdzie indziej, baj sobie radź sam. No to jest dla mnie, jako dla menedżera, szczerze, miałem kilka takich sytuacji, no to jest dyskredytujące dla osoby, która się tak zachowuje, bo to pokazuje jej nieodpowiedzialność, tak? Słuchaj, dojeżdżamy na miejsce, ale chciałbym poruszyć jeszcze jeden bardzo poważny temat. Nie wiem, czy będziesz chciał o nim rozmawiać, ale myślę, że wszyscy powinniśmy zadawać sobie to pytanie. Czy my jesteśmy przygotowani na czarny scenariusz pod tytułem wojna w Polsce? Myślę, że bardzo trudne pytanie. Wiesz, dlaczego ci je zadaję? No bo dzisiaj czytałem felieton profesora Koźmińskiego na ten temat. Bardzo ciekawy, mega ciekawy felieton o tym, że trzecia wojna światowa właściwie zaczęła się w 2008 roku, że to jest postępująca wojna, że Putin do tego dąży, że właściwie wojna nie w rozumieniu takim, że dwie armie na siebie najeżdżają, tylko zrywane łańcuchy dostaw, destabilizacja i tak dalej. I zadałem sobie pytanie, czy my w ogóle mamy świadomość, czy my w ogóle wiemy, że to się już dzieje i czy jesteśmy na to gotowi. Mhm. Że pozwolę sobie najpierw powiedzieć o profesorze Koźmińskim, Andrzeju Koźmińskim, którego ojca uczelnia ma, jakby nosi imię jego ojca, Leona Koźmińskiego, fantastycznego naukowca, osiągającego wielkie sukcesy za granicą naukowe. Profesor Koźmiński ma wiele fantastycznych powiedzonek i jedno z nich, które absolutnie trzeba sobie codziennie w głowę włożyć, to jest Only Paranoid Survive.
To znaczy, ja zawsze mówię inaczej, expect the best, prepare for worse. To znaczy, wszystko wygląda super, wszystko jest ok, 99% dzisiaj będzie dobry dzień, ale jest ten 1%, że coś może być nie tak. I bądź przygotowany na ten scenariusz, aby nie być zaskoczonym. I to jest ten mindset profesora Koźmińskiego, który myślę, że egzemplifikuje się również w tym artykule. Czy my jesteśmy gotowi? Ja znowu optymistycznie spojrzę. Ja myślę, że my jako obywatele po prostu nie wiemy o wielu rzeczach, które się dzieją na poziomie mechaniki państwa, bo tam myślę, że jest o wiele większa świadomość i wiedza co do pewnych rzeczy, które się dzieją i liczę, że tam jesteśmy dobrze na pewne scenariusze przygotowywani. Natomiast jako obywatele, no rozmawiamy codziennie, tak, z ludźmi i widzimy, że jest taka obawa. Ludzie o tym myślą, a to już jest dużo, tak? Znaczy nie żyją w pewnej próżni bańce. Myślę, że gdzieś tam rozpatrują scenariusz, że znowu może nastąpić jakaś destabilizacja, tak? Ja liczę na to, że koniec końców ludzie się jednak zachowują w sposób racjonalny. Wiemy, że świat teraz jest wielobiegunowy, że jest kilku innych graczy niż Rosja i Stany Zjednoczone, którym na pewno nie zależy na destabilizacji świata. I że jednak... W tej piaskownicy, jak kilku graczy się zaczyna zachowywać, a szczególnie jeden fatalnie, to są jednak z boku ci inni, którzy go złapią za fraki, mocno potrząsną, że jednak to nie jest dobra droga, bo koniec końców wszyscy na tym stracą. To nie jest tak, że ktoś zyska. Wszyscy na tym stracą, nikt nie zyska, tak? Zresztą, no bo też tak myślę sobie, że jak się temu przeciwstawić, budując swoją potęgę gospodarczą w pewnym sensie też. Gospodarczą i militarną. I militarną. Tak, no i teraz tak. Jak patrzymy na jakby próbę budowania tego wszystkiego, no to na przykład takim tematem, który ostatnio odżył i on jest w tym takim sosie patriotyzmu gospodarczego, strachu przed wojną i tak dalej, to jest CPK na przykład, tak? Jak ty patrzysz na ten temat? No ja tutaj powiem to, co mówił mój wspaniały pracownik, Marcin Piątkowski, który też z tobą jeździł. Ja co do zasady jestem zwolennikiem tej koncepcji. Co do zasady, w pełni się zgadzam z tym podejściem obecnie, że trzeba zrobić dobry audyt, naprawdę dobry audyt i się zastanowić nad realnymi możliwościami tego, co jesteśmy w stanie w krótkim czasie zbudować, ale ja widzę ogromny potencjał w tym i to nie jest żadne rocket science, wystarczy spojrzeć na to, jak budowane są ekosystemy gospodarcze w przestrzeniach, które mają przygotowaną infrastrukturę, tak? No, prosta sprawa. Wystarczy wyjechać z Warszawy i widzieć przy autostradzie liczbę wartości, biznesów i tak dalej, które się kryją dzięki temu, że jest dobra infrastruktura. Więc to nie jest nic nadzwyczajnego myśleć w ten sposób, natomiast faktycznie jest to pomysł bardzo odważny i choć sam jestem menedżerem i wyznaję zasady w życiu Petera Druckera, what you can't measure, you can manage, czyli czego nie zmierzysz, to nie z tym zarządzisz, to przy tak wizjonerskich projektach, żebyśmy nie wiem jakiego Excela zbudowali, to jednak jest decyzja wizjonerska. Myślę, że jesteśmy gotowi na to. Polacy zawsze mieli wielkie marzenia i udawało się bardzo często zrealizować. Policzmy, czy na co nas stać w pierwszym okresie, aby faktycznie ruszyć mocno do przodu. Jak to było? Tylko paranoicy przetrwają? Tylko paranoicy przetrwają, a mówisz o tym przygotowywaniu się, no to tutaj przecież już mamy sławetną maksymę si vis pacet parabellum, tak? Coś pokoju, szykuj wojny. No, wczoraj słuchałem między innymi wystąpienia prezydenta Dudy i premiera Tuska. Ja mam wrażenie, że jest głębokie rozumienie logiki świata i tam nie ma żadnego histerycznego krzyku, czy jakiś taki romantyczny, w negatywnym tego słowa znaczeniu, narracji. Na szczęście są sprawy, które są ponad podziałami. I to jest super, bo wydawało się niedawno, że nie ma takich spraw. A tu nagle jest kilka spraw fundamentalnych, gdzie wszyscy się nad nimi zgadzają. Jest to bezpieczeństwo i rozwój naszego kraju. I edukacja też powinna być ponad podziałami. Absolutnie tak, słuchajcie. Dzięki wielkie za rozmowę. Wszystkiego dobrego życzę. Wszystkiego dobrego. A ja zachęcam was do obserwowania i subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia.